Patrzę na tę kulę. Czy się dioda świeci? To świeciła się właśnie. Gdy tylko o tym pomyślałeś. Wyniosło się do góry. Cześć, mówię do kuli. Ja myślę, że w głowie. Cześć, co lubisz? Lubię Majka, lubię Sama i lubię Chloe. Nawet bardziej dzisiaj. Lubię czytać. A ty co lubisz? Lubię Majka, lubię Sama, lubię Chloe i czytać. O. Nawet bardziej dzisiaj. Nawet bardziej. O. Tak sobie teraz, patrząc na tę kulę, przypominam... Może opowiedzieć ci jakąś książkę. Ale ja lubię czytać. To może ci przeczytam. Ale jak mi chcesz przeczytać? Jak mama. No to nie, no dobrze, no to... To może mogę ci w czymś pomóc. Powiedz mi, czym jesteś? Kulą. Ale kulą z czym? Z niczym, po prostu kulą. A czy możesz mnie chronić? Tak. A możesz razić prądem, kiedy powiem? Tak. A czy wiesz... Jak... Może też trzeba naprawić. Jeszcze nie. A umiesz naprawiać alkoholików? Tak. A jak to się robi? Będziesz musiał mnie oddać komuś. O. A jest, masz siostrę? Tak. A możesz ją tu sprowadzić? Tak. Proszę sprowadź, kulo, swoją siostrę, żebym miał dwie kule. Nie ma reakcji. Nic się nie dzieje. Dobrze. A chodź, coś mi powiesz, skoro jesteś taka mądra. I do tej dużej sfery, tej z dziurami. I przed tą sferą widzisz kulę. Proszę. To jest ta twoja siostra? Tak. Podchodzę do tej drugiej sfery, mniejszej, podnoszę ją. To jest taka sama kula jak ta, która lata za tobą. Włącz się. Włączę się. Cześć, druga kulo. Cześć. Pomożesz mi w czymś, dobrze? Oczywiście. Wyleczysz tatę z alkoholizmu, a ty wyleczysz mamę. Dobrze. Jeszcze chwilę patrzę tak, czy już iść, czy może jeszcze wejść. Widzisz, do tej dużej... Odratują. Odratują, od razu. Widzisz, że jedna wlatuje przez okno do przyczepy. Wybijając je. Słyszysz, co to tak? Ale nagle cisza. A druga? Gdzieś poleciała. Może chwilę poczekam, zanim wejdę do domu. I idę do tej dużej sfery, jakby chcę przyjrzeć jej dokładniej swoim technicznym okiem. Wyciągam nawet swoją lupę, którą zawsze mam przy sobie. Nie ma żadnych oznaczeń, nie ma żadnych kabli. Można wejść do środka? Tak, przez otwory, bez problemu. Wchodzę do niej. Nic w środku nie ma. Kompletnie. Uderzam dłonią o bok. Jakbyś uderzał o metal. Nic niezwykłego się nie dzieje. I tak myślę sobie, włącz się. Nic się nie dzieje. To ty nie jesteś dużą siostrą albo mamą kul, myślę sobie. No dobrze, nie wiem skąd się tu wzięłaś, ale... Słyszysz z przyczepy, jak się leje woda z kranu, odpala się palnik, coś czego... Nie było słychać już dawno. Tak. Wychodzę ostrożnie z tej... Ludzie nic nie podgrzewają. ...dużej sfery i biegnę czym prędzej do domu. Jednocześnie nasłuchując, czy, i starając się wyczuć, czy może nie wiem, nie chcą podpalić wybuchu, żeby coś wybuchło. Otwieram ostrożnie tę przyczepę. Mamo? Nie widzisz swoją mamę. Wygląda nawet trochę lepiej niż zwykle, ale nie widzisz kuli. No, szybko, jak w szkole było dzisiaj? Normalnie, no, pan dyrektor coś przynudzał. No super! No i co, i słuchałeś tego? No słuchałem, a no teraz... super! Tak, mamo. A jak ci minął dzień? No czekałem na ciebie cały dzień, żebyś mi opowiedział, jak twój pierwszy dzień w szkole. Tak? Rzeczywiście Oliver siada gdzieś tam na tym stoliku przymurowanym do podłoża i zaczyna opowiadać o tym, że nawet o tych przykrych rzeczach, że Darwin rzucił go tego worka, ale Mike go uratował. O nie! Wrzucił cię do worka.
No, ale to ktoś musiał, mamo, no na mnie trafiło, ale Mike mi pomógł. Mike to mój przyjaciel i Mike bardzo o mnie dba. To zrobimy ciasto dla Mike. Tak, super, tylko żeby było czarne. Brownie. Bo on lubi wszystko czoczarne i może taką, takim białym lukrem narysujemy mu czaszkę, taką piracką. Tak też robicie właściwie. Cały wieczór schodzi wam na pieczenie ciasta. Wow. Wysłuchujecie. Oliver jest w niebo wzięty, ale też troszkę zdziwiony i zaniepokojony. Troszkę. Ale stało się to, co chciał, żeby się stało. Mama wygląda na zdrową. W końcu babcia schodzi, mówi, że mama was woła, tak? Babciu, a może mogłabym spać dzisiaj w piwnicy? Mama was woła. Ale przecież jest w domu obok. No dlatego do mnie zadzwoniła. Ale babciu... Mówi, że mają wam coś ważnego z tatą do powiedzenia. O nie, teraz naprawdę nie chcę iść. Proszę. Nie brzmiało to źle. Nie brzmiało to źle? Nie, wręcz powiem, nie poznałam jej za pierwszym razem, jak zadzwoniła. Tak rozpromieniona. Może wszystko się ułoży. Modliłam się za to. To na pewno pomaga. Zawsze pomaga. Babciu, to nigdy nie pomaga. Nie. No i jak nie? Normalnie. Przecież... Zawsze pomaga. Tylko czasem po prostu o wiele później niż nam się wydaje. Ale z perspektywy czasu, gdy ma się nieskończoną perspektywę, zawsze wszystko wychodzi na plus. Zawsze. Babciu, czy ty jesteś tak stara, że masz nieskończoną perspektywę? Nie, mówię o Bogu. Kochanie, no. Przecież wiesz, że ja mam 74 lata. Nie jestem aż taka stara. I ona patrzy na nią jak na takiego starożytnego enta po prostu, który krąży po tej ziemi, od kiedy tylko wzeszło słońce po raz pierwszy. Zaniesiesz mamie zapiekankę, zrobiłam. Ale zrobiłaś z tuńczykiem? No nie, Klobuj, przecież wiem, że nie lubisz tuńczyka. O, Nana! Po czym Klob podchodzi do niej, przytula się tym irokezem, po prostu wchodzę z jej do nosa. W zasadzie. No i wszystkie ptaki przegoniłem, żebyś mogła spokojnie iść do domu, żeby ci te gołąbki tam nie nękały. Kocham cię, babciu. No, ja cię kocham, Bóg cię kocha. Nawet te gołąbki kochają. I Klob mi nawet to musiałeś spierdolić. Poczem patrzę na sama... Tak, ja już idę. Mam bardzo trudny trening. No muszę. A to nie, to prowadź ją. To jak tak, to pasam. I po czym bierze tą zapiekankę po prostu zupełnie rumiana i idzie, nie patrząc na niego. Sam idzie obok niej, bo idą w tę samą stronę jakby. Ale oczywiście zupełnie na nią nie patrzy. Cisza. Zupełna cisza. No to ja tutaj, także... No to... Drzwi otwiera od razu mama. No chodźcie. Ja już byłem u siebie, także ja usłyszałem tylko muzykę u mnie w pokoju, ale... Jesteś już się powoli w salonie, właśnie siedzisz, czekasz, aż rodzice wam coś ważnego ogłoszą? Jutra, no. No, pa. Cześć. Nie patrzymy. Ruszają w innych kierunkach. Prowadzą was rodzice do salonu, oznajmiają, że przegadali wszystko, że dadzą sobie szansę, że miłość jest najważniejsza, że przecież nie po to was mają takie dwa słodkie cukiereczki. Wiedzą, że macie pewne problemy, dlatego zapisali was do terapeuty. Żebyście wyrośli z tych ubrań w końcu. Co? Ale u terapeuty nie rośniesz. Tak. Co? Wszystko ci terapeuta wytłumaczy. W każdym bądź razie stwierdziliśmy, że damy wam więcej swobody, jeżeli chcecie być tym, kim jesteście i to chcecie w ten sposób siebie wyrażać, no to oczywiście. Tylko po prostu to nie jest terapia dla nas. To nie jest terapia dla was, to jest terapia dla nas wszystkich. Żebyśmy z powrotem stali się rodziną. No jak nie chcecie, to nie musicie. To jest pułapka, Mike! Na to nie ma dobrej odpowiedzi, mówi ci! Oczywiście mówi to bardzo cichutko do jego ucha.
To co, kochanie, pomożecie nam pakować kule? Te kule? Pokazuje na tą, co wisi na pewno koło Chloe? Tak, tak. Mamy bardzo dużo zamówień. A mogę też jedną? Oczywiście. O, pomogę, ja chętnie pomogę. A o tych tam terapiach to pomyślę, nie? Bo to trzeba się przespać z tym, to nie tak od razu. Ja nawet nie chciałem, żebyście od razu podejmowali decyzję. Mm-hmm. Tata, widzisz, tam kiwa głową. I Chloe patrzy, bo oni robią dokładnie to, czego ona by chciała. Mhm. Widzisz, że tata do ciebie podchodzi, tak bierze rękę na ramię. Chloe, widzę, że nie chcesz pakować tych kul. Chodź sobie, zagramy. Widzisz, że wyciąga piłkę od baseballa, podrzuca ręką. Na ogródku postawiłem bazę. Co? I oczywiście ta twarda dziewczyna, wiesz, z pineskami się... Ale czarną. Wiem, że lubisz czarną. Nie białą, tak jak normalnie na meczach. My będziemy wiedzieli, o co chodzi. Tato! I myślisz, że schodzi z tobą. Mhm. I tam rzucacie sobie piłką. No. A Mike udaje, że nie widział siostry akurat, bo jest zbyt udaje całkowicie, że go nic nie interesuje, ale jest po prostu w niebo wzięty w rzeczywistości. W piekło wzięty. idę pakować oczywiście te kule, żeby sobie jedną przygarnąć. Jakiś niesamowity dzień dzisiaj jest, ja nie wiem. Bo moje modły zostały wysłuchane, czyli jednak ten gołąb, który złożył ten pieprznięty ptakolog, był chyba skuteczny, tylko musiał działać z opóźnionym zapłonem. Kiedy była pełnia? Babcia miała rację, modlitwy działały. Sam dochodzisz w końcu do domu. I przed domem dosłownie spotyka cię Tim. Widzisz, że trzyma jakiś katalog. National Geographic, czy jakiś taki o zwierzętach. Patrz, co znalazłem! No, co masz? Widzisz, że otwiera którąś tam stronę, pokazują zdjęcia dinozaurów. Patrz, twoja mama! Rzeczywiście, widzisz, na jednym z zdjęć, gdzie są... Na dinozaurze? Dinozaury. Widzisz, rzeczywiście, na trzecim, czwartym tle, gdzieś tam między krzakami, widzisz, rzeczywiście, swoją mamę. W kapeluszu. Takim jak do wypraw archeologicznych gdzieś tam w dżunglę amazońską. Swoja mama stoi. Pokaż to! Sam wyrywa jakby ten egzemplarz gazety i wpatruje się rzeczywiście, czy... Z którego to roku? Co to za... Skąd to masz? No tegoroczny. W tym miesiącu wyszedł najnowszy. Mam prenumeratę. Gdzie to... Sam czyta jakby co drugie zdanie tego artykułu przy tej ilustracji. Jest masa zdjęć. Mhm. I wystawa w Los Angeles jest. I to jest właśnie jedno ze zdjęć promujących wystawę. Czy jest jakoś podpisane? Dinozaur jakiś tam triceratops w naturalnym środowisku. Nie wiem, czy jest napisane, kto odpowiada za tę wystawę? Nie, grafika została wygenerowana dzięki pętli. Mhm. Ale odtworzono zostało w najdrobniejszych szczegółach. Najdrobniejszych szczegółów. Sam się rozgląda, jakby patrzy, czy samochód ojca jest pod domem. Tak. Mogę pożyczyć? Oddam ci jutro, dobra? No, dobra. Sam na meczu mi dasz. Tak, pewnie, na meczu. Tak, wygramy, super. Sam bierze tę gazetę, biegnie. Tato! Widzisz, że tam siedzi przy telewizorze. Tato, gdzie? Patrz! Wpycha mu w twarz praktycznie tę gazetę. Tutaj, wskazuje palcem. Widzisz, że tam odpycha. Ja się nie interesuję dinozaurami. Patrz, mama! Wiesz, tam jest cisza. Dlaczego ona tam jest? No, myślałem, że ty mi powiesz, że... Wiesz, tak czyta, widzisz, że jakby próbował wymyślić, wiesz, co to się wydarzyło. Może trzeba jechać do tego Los Angeles tutaj. Tak, trzeba jechać. Tak. Patrzę przez ramię, kiedy to jest, czy jest napisane, kiedy ta wystawa, nie wiem, startuje, czy cokolwiek. Wiesz co, ona jest do jutra, do 12. Aha, to jest, są całe Stany do... Nie, od Boulder City do Las Vegas nie jest daleko, ale... To Las Vegas czy Los Angeles? Los Angeles, przepraszam. Las Vegas. Okej, czyli w Las Vegas, nie w Los Angeles, okej. I... To może pojedzie... Tylko nie zdążymy wtedy na mecz. To może dzisiaj spróbujemy. Widzisz, że wystawa tam czyna od 8 do
do 15. Mecz jest na którą? Na 8. Tato, ile trwają te dziwne mecze? Muszę tak się patrzy. No, 4 kwarty po 15 minut. To godzina. Chociaż byłeś chyba dzisiaj na treningu rano. Tak, oczywiście. Ja wszystko wiem. Godzina, to jakbyśmy wyjechali o 9. Ale w przerwach, to... wiesz, będą reklamy. Jakie reklamy? No materac. A to... To zrób po meczu. Albo na 7. Też będą. To może bez tych przerw reklamowych. No ale byś musisz odpocząć, no przecież. Ja nie muszę. Musimy pojechać do tego Las Vegas. No to po meczu pojedziemy. No tak, ale to trzeba jak najszybciej po meczu. No to jak szybko wygracie i... No, szybko wygra. Tato, gdzie jest ten trener, o którym mówiłeś? No ten twój przyjaciel, ten najlepszy. Ten od tej... Masz jakieś pytania? Zadzwonić do niego? Ja bym do niego pojechał, bo ja mam pomysły co do taktyki. O, widzisz, zawiozę cię! No o, super, super, tato, to ja się tylko przebiorę. Sam rzeczywiście leci przebrać się w jakiś taki bardziej sportowy strój. I no, już, możemy jechać. No i coś tu może, to jest Matt Severson, on to jest jego najlepszy przyjaciel z czasów liceum. No i rzeczywiście... Podobny do twojego ojca, może nie z wyglądu, ale tak samo nerwany, widzisz, po prostu od razu ci pokazuje tam kolekcję kij, tak, taktyki, całe ci klasery, po prostu rozpisane wszystko, wiesz, że najlepiej jest okrążać zawsze, jeżeli bramkarz widzisz, że jest praworęczny, to okrążać go za bramką z lewej strony, jak najmniejszym łukiem, żeby czuł się zdezorientowany. Wiesz, bramkarz, ten kask ma większy, on ma ochroniacze większe, no. Musi po prostu, wiesz, zgubić go, żeby on nie wiedział, gdzie jesteś, musi być tak szybki. Szybki. Dobra, super. I sam rzeczywiście stara się pojąć na swój nieduży umysł. Niemniej stara się pojąć wszelkie taktyczne rzeczy. Prosi, żeby tam mu pokazał, nie wiem, jak rzucać, jak łapać, jak biegać, cokolwiek. Chwyta się każdej możliwości, żeby jutro się nie ośmieszyć i jak najszybciej tam mecz wygrać. No, jeszcze się pokazuje ci różne ten, tylko no... Tak, wiesz... To nie blisko. To jest teoria. To jest teoria i nawet samą teorię ci ciężko załapać. Sam jakby stara się z całych sił. Oczywiście. Jak wyjdzie, zobaczymy jutro. No i właściwie do późnych godzin nocnych, gdy w końcu ten entuzjazm troszeczkę opadł, wracacie do domu. Oliver, tata nie wrócił na noc. Mama tylko ci oznajmiła, że po prostu ma ważną rzecz do zrobienia. Prawdopodobnie będzie jechał do znajomego, któremu jakiś czas temu polecił, by po rozstaniu ze swoją żoną spalił symboliczną kukłę na plaży i chce z nim porozmawiać, by rozkręcić to na większą skalę. Pamiętam, że tata coś wspominał na ten temat, o tym Burning Manie. Tak, wymyślił nazwę. Nie mógł niestety być na pierwszym odpaleniu, nie mógł być na drugim, nie mógł być na trzecim, ale teraz chce, żeby w okolicy gdzieś zrobić to naprawdę z wielką pompą. Wymyślił, że to będzie 40 metrów, mama ci pokazuje plany. Jestem zachwycony tym, że mama... I widzisz rzeczywiście, pokazuje jest mi to charakter twojego taty, ale kreska iście inżynierska. Mhm. Mamo, i tata to namalował? No tak. No nie wiedziałem, że on ma taki talent. No dzięki twoim tym mądrym książkom. Bez ciebie by się to nie udało. O, to będę dumny z taty, jak to rzeczywiście stanie gdzieś u nas w Boulder City. Nie, to by było niebezpieczne, kochanie. Musimy zrobić to na pustyni. To tam też będzie niebezpieczne przecież. Ale tam się nic nie podpali. Na pustyni nie ma co się spalić. No na pewno, to wiesz ze swoich tych mądrych tak, książek. Tak, oczywiście, mamo, wiem. Dobrze. To wiesz co, ja wezmę to ciasto, które upiekliśmy i zaniosę Mike'owi, dobrze? No oczywiście. No i rzeczywiście... No i wyprałam też te ubrania, które przyniosłeś, bo rzeczywiście bardzo nieładnie pachniały. Dziękuję ci, mamo, to ja się w nie zaraz ubiorę. Nie, tutaj masz nowe, kupiłem ci, widzisz, jeszcze zafoliowane. To
Oliver robi wielkie oczy, patrząc na te zupełnie nowe ubrania, przez nikogo przecież jeszcze nie noszone. Są za duże. No tak, są. A te widzę jak na wymiar, jakby krawiec je na mnie szył. Dobrze, ja się w to ubiorę, wszyscy będą na mnie patrzeć i będę najpiękniejszym twoim synem. No oczywiście. Masz tu taką plakietkę. Już cię przypina tak za kieszonkę plakietkę, tak jak mają te kujony w szkole. Widzisz na swoje imię, nazwisko. Wszędzie też metki. Dobrze. Oliver stał się troszkę chwilę taki zaniepokojony, ale patrząc... Gdybyś skupił ubranie, rozumiem. Tak. I potem patrzę z dumą na swoją tarczę z imieniem i nazwiskiem. Z dumą będzie ją teraz nosił. Po czym rzeczywiście ubiera się, ten ubrawszy w nowe ciuchy, zapakowawszy czaszkowe ciasto, biegnie szczęśliwy jak nigdy do szkoły. U was właściwie po tym niezwykłym dniu rodzice zamówili pizzę. Oglądaliście filmy to późno. Ba! Zabrali was do wypożyczalni i pozwolili wybrać samodzielnie. Najdziwniejsze jednak było to, że po obejrzeniu filmu nie powiedzielibyście, przewinęli kasetę, powiedzieli, że oni to zrobią. Że jak? Tak, dokładnie tak. Obejrzeliście te wszystkie straszne filmy, horrory, te wszystkie krzyki, muchy, ptaki i co tam tylko chcieliście. Dokładnie. Mama zawiozła was do szkoły. Dała wam po 5 dolców, byście na stołówce sobie kupili, co tam chcecie. 5 dolców? Tak. I porozmawia z tą panią od WF-u, żeby ci tam nie kazała ci biegać tych okrążeń. Wow. Dzięki, mamo. Że nie musisz być wysportowana i mądra. Wystarczy, że jesteś taka, jaka chcesz. Jak? Ja... Mamo... To... Widzisz tak jeszcze, gdy miałaś wstać, widzisz taka... Była taka dziurka zaszyta do tej pory przez nią, takimi różowymi niteczkami. Widzisz, że rozrywa ją, wyjmuje nitkę. No to jakiś się paproszek jeszcze zawieruszył. No to idźcie. Odsadza was troszeczkę dalej, żeby wam wstydu nie robić przed szkołą. Rzeczywiście, wychodzicie tak przecznicę przed szkołą, odstawia was i odjeżdża. Mike? Po czymś tak mnie brata? Jakby to była kukła? On nie wie, co się dzieje, Mark. Mike, to jest nienormalne. No właśnie chciałem też to powiedzieć, ty, ale... Mike! Słyszycie gdzieś tam, z dali. Mike! Patrzę się co na siostrę, to Chloe! Na dali podnoszę rękę, lekko machając. Musimy coś z tym zrobić. Cześć, Oli! Widzisz, jak Oli podbiega do was, ulizany, ubrany w najnowsze, kraciaste ubranie, jakieś dżinsy, które chyba nigdy nie widziały jeszcze prania, bo są tak nowe. Sztywne. I widzicie, jak trzyma ciasto czekoladowe, bo najciemniejsze, jakie może być, w swoich drobnych rączkach, na którym białym lukrem jest wymalowana czaszka. Z jednej strony jest napisane metal, z drugiej anarchia. To i widzicie, że on nie wie, komu ma wręczyć to ciasto, po czym wpycha je Mike'owi. Dziękuję za wczoraj. I podbiega do Chloe, przytula ją przy wszystkich. Dziękuję, że mi pomogłaś wczoraj z tą kulą. Dziękuję, że ją tak na ucho ci mówi. Przysłałaś. Widzisz, że rzeczywiście, gdy Mike cię przytuli, biegnie masa osób do ciebie ze szkoły. Zaczynają cię przytulać. Chloe, jesteś taka cudowna. Chloe, dziękujemy za kulę. Chloe, jesteś najlepsza. Ja się delikatnie odsuwam. Ten tłum unosi cię na ramiona. Chodźmy na mecz, chodźmy na mecz. Co? Będziesz cheerleaderką! Chloe po prostu! I rzeczywiście, widzisz, że Samantha, której nienawidzisz po prostu z czystego serca. Plastik! Plastik to jest mało powiedziane. Samantha. Każdy zna Samantha. Oczywiście. Masz wrażenie, że gdyby była kucykiem, bo po prostu nie dość, że srałaby tęczą. Ale ona byłaby tęczowym kucykiem z tęczowymi źrenicami i po prostu świeciłaby jeszcze. Na tęczowo. Na tęczowo. Tak. Nienawidzę jej. Widzisz, oczywiście. Że przygotowany ma dla ciebie strój cheerleaderki. Czarny. Wszystkie różowe, ty jeden masz czarny. Wręcza ci go. Co się dzieje? No ty jesteś taka wspaniała, mówi do ciebie Oliver. Co? I
Chloe zaczyna mieć problemy z oddychaniem, jakby widząc nadmiar tej miłości. I rzeczywiście, widzisz, że prowadząc cię na boisko, widzisz, że na środku boiska jest wielka płachta. Materace zmienią twoje życie. Oczywiście. Wielki transparent trzymany przez dzieciaki z młodszej klasy. Materace, potęga, chwała, lakros. I widzisz, jak przez tą płachtę wbiega, rozbijając ją sam. Widzisz, że po prostu kropelki potu ciekną mu z czoła, jakby już rozegrał przynajmniej dwie kwarty. Czy ja jestem na pustyni? Czemu to jest tak gorąco? Rzeczywiście, widzisz, nie dość, że nie wiesz czemu, ale ma sam ochraniacz, nie ma koszulki. Ma ją przerzuconą tak nonszalancko, jak na tych filmach. Obudź się, Chloe! Szczypie się! I biega na tą murawę. Mhm. Przygotowuje się do meczu. O rany. Widzisz, że rozciąga się, macha do ciebie, puszcza ci oczko. Co się dzieje? Przebiega, tak widzisz, w rozgrzewce. Mówi ci, że pierwsza bramka będzie dla ciebie. Widzisz, że wszystkie te trzy liderki... mdlają tam wokół ciebie. Cokolwiek! Odpowiada. Sam podjeżdża w tym czasie pod budynek szkoły. Widzisz, że panuje kompletna pustka. Jakby po prostu wszystkich gdzieś wywiało. Słyszysz za to okrzyki tłumu na boisku. Po prostu wiwatują. Sam! Chloe, sam! Tak niepewnie sam mówi, tato, poczekaj. Widzisz, tak... Poczekaj, ja zaraz wrócę. I idzie rzeczywiście tak zobaczyć, co tak się dzieje. Odjeżdża, do pracy musi, ale ty załatwię tylko zastępstwo i tak. Wróci, żebyśmy jechali do Las Vegas. Pewnie, tato. I odjeżdża. I sam rzeczywiście przez jakąś kratę w oddali patrzy, co się dzieje na boisku. Widzisz, rzeczywiście stoi Mike, stoi Oliver, oparci o siebie. Widzisz, że przytuleni. Widzisz, że są pod trybunami, wiesz, w takim miejscu, gdzie zabierałeś gdzie ja byłem z Karen, no. Tak. I Samantą, i Susan. I z Dianą. I widzisz po prostu, że coś robią. Oni się chyba całują. Po czym słyszysz, nagle jakby to wszystko przestaje być ważne, ale słyszysz te okrzyki. Sam! Po czym speaker... Właśnie rozpoczynamy pierwszą kwartę. Podanie, tu. Sam przychodzi tak, team, żeby widzieć... Team, sam, bramka! Czy ja widzę to, co się dzieje na boisku? Przychodzi przez ten, rzeczywiście widzisz. Biegasz po murawie. I widzisz rzeczywiście, co rozpoczyna się, co ten... Bierzesz i po prostu z drugiego końca boiska. Po prostu... Widzisz, że chłopak, który stoi po prostu nad przy tablicy wyników, nie zdąża zamieniać. Idealnie. Sam się odwraca i biegnie do ojca. To jest idealny moment, że może pojechać do Las Vegas, a nie straci reputacji. Wgra mecz. Mhm. Ale ojciec odjechał. Daleko jest do pracy? Są 23 minut. Tymczasem pomponami trzęsie się Chloe. Rzeczywiście widzisz po drugiej stronie boiska, sam podbiega do ciebie? Czekaj, co? I cię całuje? Że jak? Na oczach wszystkich. Coś, co? Przeciera oczy, patrzy? Rzeczywiście widzisz, biegnie i co, bramka to podbiega do ciebie, całuje cię i gra dalej? Że jak? No właśnie. Czy ja mam pompony w dłoniach? No masz. Czarne. I ja jestem na boisku? Nie, jesteś obok. Za linią boczną. Okej. I on podbiega do mnie, ale to nie jestem ja? No jakby to głupie nie brzmiało, ale tak. Nie no, zaraz! Rzucę ci pompony! To nie ma sensu. Kulo? Wiesz co? Nie widzisz tej kuli. W ogóle nie widzisz, żeby ktokolwiek miał kulę. Zaraz.
sam gra na tam, patrzy gdzie mój brat. Co, gdzie jesteśmy właściwie? Myślę, że swoim sprężynowym nożem rozciąłem to ciasto, częstuję Olego i siedzimy i patrzymy na to całe show i... Znaczy, ty tak właściwie nie wyszliście na boisko. Mhm. Widzisz swojego wujka, który podjeżdża samochodem babci? Ajek! Wujek, co? Chodź szybko! Miałeś mi asystować, pamiętasz? Miałeś mi zagrać ten kawałek. W końcu się odezwać z wytwórni, nagrywam kasetę. Żartujesz? No nie! Jasne, to ciasto... Biorę parę kawałków, poczęstuj innych. Wpadam na ten, nie? Biegnij, powodzenia. Rewelacyjnie, wreszcie! I przez pole boiska przebiega jak trzała. Wychodzisz z tego terenu szkoły, wsiadasz do samochodu. Nagle czujesz takie... Jakby ktoś cię wanuł w tył głowy. A to nie warto, wszystko widzisz. Widzisz po prostu, tylko to widzisz to trochę jakby... Masz wrażenie, że inaczej. Mhm. Przez dosłownie moment jakby przeskoczyła klatka w filmie, zacięła się na chwilę na tych starych kinach, co raz byłeś statą samochodowych. Widziałeś kobietę, blondynkę, która siedziała z jakimś robotem. Mhm. Samochód to była wielka ciężarówka z jakimiś maszynami, które dymiły i kablem, który ciągnął się na jakimś wielkim wysięgniku. Jakby tramwaj, tylko że podpięty do linii energetycznej. Widzisz, po prostu rąbnęli Majka w łeb. Nagle jakby coś cię też zamroczyło na chwilę. I widzisz siebie. Dosłownie obróciłeś się, tak chciałeś, wiesz, zadać pomocy czy coś. Widzisz siebie siedzącego pod trybunami z Majkiem. Robiące się dziwne rzeczy. Tak. Odłożyliście nawet ciasto, żeby wam nie przeszkadzało. Ja patrzę, czy mam to ciasto, które mi drugi Mike. No tak. Odkładam je na bok. Uderzam się raz w policzek, potem drugi policzek. To nie może być prawda. Słuchaj, nagle słyszysz taki głos obok siebie. Nie przeszkadzaj im. Ty jesteś przeszkodą. Patrzę w... Tylko patrz. Patrzę, czy ktoś mówi do mnie, co to do mnie mówi. Przypominam sobie, że to był kiedyś ptak. Nie widzisz ptaka. Tylko patrz. A czy widzę tę blond kobietę? Nie. Samochód odjechał. Boże, co tu zrobić, Patrz. Tylko patrz. Biorę te czekoladowe ciasto i wpycham sobie po prostu na siłę. Dobrze, będę patrzył, I cały czas jakby mając przed oczami ten obraz flirtującego mnie... Ale wrażenie, jakbyś się skulił. Mhm. I uświadomasz sobie, że to ty jesteś tą kulą za plecami Olivera. Że ty chyba nigdy nie byłeś Oliverem, tylko ty jesteś tą kulą. I pomogłeś mu to wszystko zrobić. Naprawiłeś świat. No chyba tak jest dobrze. Jesteś chyba najlepszą kulą, jaką można być. W sumie bycie kulą w ogóle jest najlepszą chyba rzeczą, jaką mogła ci się przydarzyć w tym życiu, istnieniu. Nawet nie wiesz, co się dzieje. Ale ważne, że jesteś tą kulą. Mhm. To stwierdzenie lekko mnie paraliżuje. Patrzę, jak Mike i Oliver mizdrzą się do siebie. Tak. I Chloe. A w Chloe zapala się gniew i anarchia. Ona nie należy do miejsca, w którym się znalazła. Porządek, harmonia i szczęście nie należą do jej subkultury. I widzisz, jak kolejny raz ta Chloe bezczelna kradnie pocałunek Samowi. O ty suko! On tak staje nagle, ogłaszają koniec meczu, pokazuje widowni, to będzie królowa balu!
Idzie ze mną, już się zgodziła! Po moim trupie! po czym... I nagle tak wybuchła z tym złością, mm-hmm. Coś tak jakby mignęło, dosłownie jakby... Mm-hmm. Urwał się na chwilę film, ale szybko ktoś go założył. Widzisz? O nie! Widziałaś, mm-hmm. Że tam nikogo nie ma, tam są same kule. Kule? O wy! Pociągam wyżej glany! Sznuruję je, żeby nie daj Boże nie spadły. Podciągałem rękawki. Tu idziemy na sylweczkę. Zakładam trochę jak kastet te od taty zawzięte kajdanki. I będzie po prostu pluła te kule. Potrzebujesz dwóch sukcesów. To jakby jest to wyjątkowo było. Poważne zagrożenie. To wydam dwa punkty szczęścia. Nie można wydać dwóch punktów szczęścia. Wolałam mimo wszystko. Dobra, na siłę, tak? Czyli 7. Dobra, nie masz dodatkowej kości za kajdanki taty? A mam, masz rację, czyli 8. Okej. Tak? Nie. Co tu się dzieje? Ale już ja im zaraz spuszczę! Mam to. Bo są dwa sukcesy. Sam. Co się dalej wydarzyło, powiedz mi? Sam rzeczywiście, jak spojrzał, że ten ojciec odjechał i jest to dosyć daleko, przypatruje się temu, co się dzieje na boisku. Jeszcze Wiesz, jak podbiegasz do Chloe, wiesz, jak ją całujesz, ogłaszasz wszystkim, że to jest przyszła królowa balu. Widzisz wynik. 38-1. A ten jeden tylko i wyłącznie został stracony przez Tima. Po prostu źle podał. Po prostu katastrofa. No wszyscy go wybuczeli. Widzisz, że ten tłum uradowany biegnie. Zaraz się podniesie. Nawet słyszysz taki głos. Sam. Oni cię nie potrzebują. Co to za głos? Nie widzisz głosu. Sam podskakuje przerażony. Nie słyszał żadnego głosu wcześniej. Popatrz, przypatrz się. Ciesz się ich szczęściem. Po co ty to wszystko? Nie, ja... Przecież ciebie mama zginęła. To nie przeze mnie. To przez pętlę. Nie. Pętla nie ma to nic do rzeczy. Pętla jest dobra. Zobacz, ludzie tam pracują. Mama nie mogła patrzeć na to, co robisz. Mama nas kochała. Nie. Mama kochała spokój, harmonię. Mama chciałaby, żeby świat był idealny. Chodź, popatrzymy. Nie będę na to patrzeć. Chodź. Nie, ja chcę do mamy. Chodź, popatrzymy. Nie. Jakby sam rzeczywiście zaciska oczy. Nagle widzisz, jak z tłumu wyłania się twoja mama, która niesie medal dla najlepszego syna i zawodnika lacrosse'a. Zobacz, jest. Chodź, popatrzymy, chodź. Przytula się do tej siatki, przez którą widzi, co coś dzieje się na boisku i rzeczywiście jakby chciał przez nią przejść. Zaczyna biec w kierunku popatrzmy, matki. Nie biegnij, popatrzmy. Nie, ja, do mamy! Wiesz, twoje nogi są ciężkie, jakby wszystko się oddalało. Ty ciężej sam próbuje jakby... Ucieka! Nie, mamo! Popatrzmy! Mamo! Chociaż popatrz! Mamo, zostań. Nagle tak jakby ten... Widzisz, że to... Wokół ciebie jest masa kul. Tuzin, dwa tuziny. Cholera wie, ile tego jest. Tak w sumie mignęło ci tylko. Mm-hmm. Przecież dalej się obraz oddala. Sam bierze ten swój kij, który miał do tego dziwnego sportu, w który jeszcze nigdy nie grał, i zaczyna machać tak na ślepo. Przeczuwasz dwa sukcesy. Na cóż rzucam? Na siłę? Jeżeli tak, to tak. Ale wydaje mi się, że bardziej na ruch. No. Ruch tutaj, dobra. Mhm. Chociaż może być to, jeżeli walka, to może być też siła, jak najbardziej. U mnie jakby wychodzi na taką samą pulę kości. Nie, ani jednego. To tylko... Teraz możesz albo forsować i dostaniesz stan. Będzie to zdenerwowanie. Ja bym wykorzystał swój albo ostatni punkt szczęścia. Właśnie. To tak. Próbuj sam. Więc sam próbuję. Myśl o mamie, jakby daje mu trochę sił. I nic z tego.
Ani jednego zmień sukcesu. Zmień pan kości. Adrian ma tak wspaniałe rzuty w tej grze. Nagle, gdyby nigdy nic, wszyscy otrząsacie się z tego wszystkiego. Jakby to był dziwny sen. Ty, Chloe, jako jedyna jesteś świadoma, co tak naprawdę się wydarzyło. Wiesz, że to nie była prawda. Wszyscy inni widzicie, są porozrzucani po całym mieście, dorośli i dzieci. I jakby nie do końca wiedzą, co się wydarzyło. Ty natomiast, Mike, obziłeś się na tylnym siedzeniu jakiejś wielkiej ciężarówki, bo chciałaby jakaś blond włosa kobieta, robot, który tylko jak ciebie zobaczyli, uciekli. Ej, Paniusiu! Oczywiście, jakby byłeś w szoku, nie byłeś w stanie zobaczyć do końca, kto to jest, jakby ten cały obraz był zamglony, ale gdzieś tam coś takiego ci świta. Ale gdzie jest Dave? Wuja! Teraz, Chloe, do ciebie zostaje decyzja. Możesz wybrać dwie cechy, które jednej osobie zostaną. Albo po jednej cesze u dwóch osób. Z tego wszystkiego. Kto nie do końca otrząsnął się z tego wszystkiego? Oczywiście, mój wzrok jako gracza padł na Olivera, no bo on, myślę, ten stan przebudzenia najmocniej przeżyje. I niewątpliwie będzie to też... Kolejna tragedia. Sam, który... I jak to na nich wpłynie, powiedz mi? Jak to na nich wpłynie? Bo to może być też postać niezależna. Ach, to może być postać niezależna. To nie musi być gracz. Ci, których nie wybierzesz, nie będą świadomi tego, że coś, to, co się wydarzyło, nie było prawdziwe. Do momentu, kiedy ta iluzja przestała znikać, nie będą wiedzieli. Będą żyli tą lepszą wersją. Ach, będą żyli tą lepszą wersją. Ty wybierzesz tylko dwie osoby, które o tym będą wiedziały, że to nie była prawda. I jak to na nich wpłynie? Aha. My się z Niką po prostu patrzymy na siebie, jak bardzo chce mi zniszczyć życie. Nie. Wiesz co? Tak? Dobra, Adrian pokazuje na siebie, czyli na swoją postać sama, więc okej. Okay. Niech to będzie sam. I to będzie Chloe. Ona będzie też wiedziała, że to nie było. Chloe wie. A Chloe wie. Musisz wybrać dwie osoby oprócz siebie. Oprócz mnie. Dobra. Ty pokonałaś tą iluzję jako jedyna, tak? No to mój Może bliźniak. Babcia. O, niech będzie babcia, dobry pomysł. Tylko babcia nie uczestniczyła w iluzji. Aha. Musimy się też to uczestniczyć. Nie, babcia nie uczestniczyła? Może było. Być babcia, okej, dobra. Podczas tej całej soszówki nie było, nie? Okay. Nie, po prostu najmniej uczestniczyła. Więc jakby nie, no to nie dla niej będzie dziwne tylko to, że... Nie, okej. Okay, będzie wiedziała, że to jest dziwne, że twoja mama zadzwoniła. No. Nie, to niech będzie mój brat. Okej. Okay. Niech będzie mój brat. Tę iluzję możesz żyć, Oliver. Ja, oczywiście, Oliver może żyć iluzję. Tylko następnego dnia iluzja się kończy. I wszystko wraca do normalności. I powiedzcie mi, jak wyglądała scena po powrocie do normalności. Oliver? Oliver zaszył się o dziwo w swoim domu. Na tyle, na ile mógł. Po tym, jak wszystko trochę runęło w jego świecie, bo zarówno rodzice wrócili do nieszczęsnej normalności. No, przed Mike'iem trochę się boi pokazywać. W związku z czym... Tak, bo ty pamiętasz, jak się całowaliście. Pamiętasz, że nagle, gdy osunąłeś się, włożyłeś rękę w ciasto i to wszystko przerwało. Mike stwierdził, że musi już iść i poszedł do domu. Nie rozmawialiście już od tego momentu. I Oliver chciałby z Mike'iem o tym porozmawiać, tylko nie umie jak. Mike zachowuje się tak, jakby nic takiego nie miało miejsca. Jakby się nie normalnie. Świadomy tego, co się wydarzyło. Ale ja nie widziałem tej sytuacji w ogóle. Jesteś świadomy. Wiem, że była iluzja, ale nie widziałem jesteś sytuacji. Świadomy, ale wybrałeś mnie, że jesteś świadomy. Czyli ale... uczestniczyłeś iluzji tak, ale ja nie, jako jedyny nie widziałem sytuacji, gdzie Oliver całował się z Mike'em. Ale ty w niej uczestniczyłeś. Jesteś tego świadomy, że w niej uczestniczyłeś. Okej.
Wiesz, okay, że to było kłamstwo, ale wiesz, masz to było poczucie kłamstwo. Aha, okej, okay, czyli... Ale wiesz, że nikt inny ci w to nie uwierzy. Mm-hmm. Nawet Oliver. Więc jak powiesz, to nie miał nic, to... to on pomyśli, że ty to... Nie, to jest w takim razie ja Oliego będę unikać teraz. No homo, bro. Ojej. Ojoj. Ojoj. Sam? Sam bardzo zcichł. Oczywiście nie oddał tego numeru National Geographic, gdzie było zdjęcie mamy. Powiedz mi, a jak... Pojechaliście do Las Vegas? Tak. Ale jak podejrzewam, czy ta wystawa w ogóle miała miejsce? Dinozaurowa? Tak. Więc szukał tego zdjęcia. Jest. Jest. Oh. Jest matka na tym... Oh. Więc sam walcząc z tym, co słyszał w tej iluzji o tym, że matka... Jesteś świadomy tego, że to... No właśnie, jak sobie to tłumaczysz? Znaczy, sam ma problem, bo z jednej strony wie, że iluzją było to, co słyszał o tym, że matka go nie chciała, że chciała ten świat pełen harmonii i tak dalej, że dlatego przez niego ich opuściła tę rodzinę i tak dalej, ale z drugiej strony chciałby usłyszeć coś bezpośrednio od niej. Więc na tej wystawie, przy tym zdjęciu wypytywał wszystkich o tę kobietę, czy ktoś... To są grafiki, żebyś się nie sugerował, że to może jakiś błąd. Że kto mógł być autorem, kto w pętli za to odpowiada. To Gravitron sam wygenerował, po prostu wpisuje się polecenie i generuje, no. Więc spędził kilka godzin przed tą grafiką. Nic tak naprawdę się nie dowiedzieliście więcej niż to, co Gravitron wygenerował, pętla, pracownicy pętli wygenerowali i... Rozumiem. Więc jak mówię, sam parę godzin spędził siedząc, wpatrując się w tę grafikę, niczym zahipnotyzowany. Po czym, gdy przyszła godzina zamknięcia, wyjechał razem z ojcem z powrotem do Boulder City i zaszył się w pokoju. Podszedł do swojego pudełka, które ma pod łóżkiem, gdzie ma po prostu pamiątki po matce. Jakieś, nie wiem, kartki urodzinowe, jakieś pierwsze tam zabaweczki, które dostał od matki. I myśli po prostu, gdzie ona może być. Jak to wyglądało u Chloe? Bo wybrałeś dwie osoby, tak? Jak ona się czuje z tym wyborem? Jak się potoczyło jej życie, wiedząc, że wszyscy inni myślą, że wszyscy inni widzieli to, co widzieli. Tak. Wiesz co? Ona miała nadzieję, że ta iluzja się utrzyma. Że ludzie widząc... Z koleżanki do ciebie dzwonią właściwie, cały dzień ci przerywały, że świetnie, że może zostaniesz kapitanką drużyny liderek, że no dałaś radę, że no jak chodzisz z przyszłym kapitanem drużyny, no to wypadałoby nawet. Jak ty w ogóle reagujesz na takie rzeczy? Ona jest absolutnie spuszona. Mama jest dumna z ciebie po prostu. O nie! Tylko nie to! Wiesz co, ona jest absolutnie... Ona nie wie, co ze sobą zrobić i w pewnym momencie łapie się na tym, że wybiera ten swój telefon na kablu, wybiera cyfry i dzwoni do Sama. Mając nadzieję, że uda im się porozumieć w tej sprawie. Sam jakby rzeczywiście... Oj, tata woła go do telefonu, Sam odbiera. Tak? Cześć Sam. Tu Chloe. Siostra Majka. Nie wiedzą zupełnie, jak zacząć tę rozmowę. Tak. Słuchaj, bo teraz trzeba jakoś coś z tym zrobić. Wiesz. Za pół godziny u twojej babci? W sensie, że wszyscy mają być, tak? I ma, bo ja... Bo ja myślałam... Zmienia zupełnie ton! Wiesz, wszyscy myślą, że jesteśmy razem. I ja myślę, że to trzeba rozwiązać. Ale, znaczy... Ja nie mam nic przeciwko, jeśli ty nie masz nic przeciwko. No...
Cisza w telefonie. Co? Co? Że mama znowu... No wiesz... Kochanie, masz telefon na drugiej linii. Niech sobie myślą, próbuję naśladować głos Chloe. A, w sensie będziemy udawać. Jasne, tak, możemy udawać, tak, tak. To za pół godziny u twojej babci? Tak, pewnie, mój udawany chłopaku. Muszę kończyć, pa! Sam tak został jeszcze z tym telefonem. Humor mu się nieco poprawił, bo bardzo lubi Chloe. Nigdy nie myślał o niej w kategorii dziewczynę. Ale w sumie, czy to jest taka straszna perspektywa? Ty nie zdążyłeś jeszcze odłożyć słuchawki? Twój tata krzyczy z dołu, że jakaś koleżanka ze szkoły dzwoni. Oczywiście. Ale kto? Tato? Tata nie odpowiada, bo będzie słuchać telefonu. Słyszysz, biegnie. Kapitanka czy liderek? Saman? Chcesz podnosić słuchawkę? No masz sam! Tak? No sam, tak myślałam, że skoro jesteś kapitanem drużyny, ty mi mówił, to może powinnam zostać twoją dziewczyną? Ale ja cię rzuciłem 3 miesiące temu. Wybaczam ci. Doceniam. Wygrałeś z tą drużyną, z którą nigdy nie wygrywaliśmy. Zrobiło na mnie to wrażenie. I nie tylko. Pomyślę o tym jutro. Powiedział sam, odkładając słuchawkę na widełki. Whatever. I rzeczywiście ubiera się w ulubioną hawajkę Chloe. Spalej ją! I idzie po rower, żeby jak najszybciej dojechać do bazy. Tato, dla nikogo mnie dzisiaj już nie ma! Jasne, zadzwonię do Bajców, żeby... Wiesz... Tak, zadzwoń! Umówimy się na jutro na grilla. Poznam ich, jej rodziców. Ale czyich? No Samanty! Ona ma tak nazwisko? No tak! Nawet nie wiedziałeś. Absolutnie nie. Sam nie wiedział, jak ona ma nazwisko. Funkcjonowała jako ta Samanta. Mm-hmm. Ale tato, bo... Bo wiesz bardzo co? Bardzo dobrze. Jej ojciec ma sieć hoteli. Kupiłby od nas te stare materace. Ale ja nie jestem gotowy na taki... związek. Synu, jesteś królem materacy. Królowie nie zawsze mają wpływ na swoje życie. Klepną cię w plecy. I pojechałeś. I pojechał w nie do końca określonym humorze w kierunku bazy. W tym czasie do przyczepy Olivera w końcu wrócił tata. Już wbrew pozorom nie jest pijany. Że wchodzi, zrzuca wszystko ze stołu, rozkłada wyciągniki gazet. Oliver, chodź tu! Idę posłusznie do taty. I że wyciąga linijkę. Musimy odkryć ten spisek. Jaki spisek, tato? Radziecki. A co radzieccy mają tutaj? Czego nie mają? Chodź! Bierze cię za rękę. Idę za nim posłusznie. Na zewnątrz pick-upa widzisz? Pick-upa? Wy nigdy nie mieliście samochodu. No właśnie. Widzisz, że w środku jest masa przyrządów obserwacyjnych. Jedziecie w kierunku jeziora. Jest już późno. Rozstawia to, widzisz? Pokazuje ci lunetę w kierunku jeziora. Patrzę w lunetę, co tam jest, co widzę. Widzisz? Smugę na wodzie. Jakby coś płynęło pod spodem. To musi być coś dużego. Tato, co to jest? Patrzę na nie w tej ciemności. Wydaje mi się. Pamiętam wczoraj, co się działo. A ja tak się nie zachowuję. A jak się zachowywałeś? Nie, Oliver, to było... To było szokujące. Pętla mi coś zrobiła. Ja, ty byłeś w pętli? No właśnie nie. Ona musiała przyjść do mnie. Ludzie z pętli, albo Rosjanie. Przecież byłem u swojego znajomego.
tego od Burningmana. Kojarzysz, opowiadałem ci. No tak, pamiętam. Widzisz, że w ogóle jakiś taki bardziej czuły jest jakby. Mm-hmm. No ja się, on się, Oliver wewnętrznie cieszy, że jest z ojcem, tak? Pomimo tego, że ojciec fiksuje w zupełnie innym kierunku. Widzisz, sytuacja jest naprawdę bardzo dziwna. No widzę, że coś tam płynie. Widzisz, że wyciąga butelkę wódki, odkręca, wkłada, wlewa do szklanki, przechyla, przy czym wypluwa. Oliver się uśmiecha mimowolnie. Nie mogę przełknąć. To chyba dobrze. Przez tych Rosjan. Ale co chcesz? Widzisz, że odwracam etykietkę. Pokazuję. Made in Russia. Tato, ale Rosjanie robią wódkę. Sam mnie o tym uczyłeś. Tak? Ale dlaczego? Bo lubią ją pić. I co w tym wszystkim ma pętla? Rozprowadza wódkę Rosjan? Widzisz, wiedziałem kogo zabrać. Widzisz, że rozciąga plan i zaczyna pisać. Jak mówisz, jak to jest? Czyli tak. Wódka. Rosjanie. Rosjanie. Noah Smithers. Noah? Noah? No ty, że... Ja? No tak, no... Dobra. Ja? No tak jest ciąg przyczynowo-skutkowy. No, co dalej? Mówiłeś o pętli. Chcę użyć to jeszcze raz. O pętli? No, pętla, tak? Pętla tam jest między wódką a Rosjanami. A za kobieską. Rozumiem, czyli ona zawija. Tu jest ten punkt zbioru, tak? Tak, podejrzewam, że no w pętli. A co do tego ma jezioro? Czy to jezioro jest połączone może jakimiś jaskiniami z... Jaskinie! Tato, ale to... Jaskinie, tak! W opowieściach przygodowych tak tylko jest. Mów! Ale... Mów, wiem, wiedziałem kogo zabrać. Czy to jest te książki przygotowe? Mów, co tam jest? W jaskiniach zazwyczaj jest woda. Woda! I w nich mogą pływać łodzie pod wodą. Wiem już! Wódka! Woda łączy się z wódką. Mówisz? I łodzie podwodne. Ale one skąd wychodzą? Z Rosji? Z Rosji. Przez jaskinie łodzie podwodne. Tato, ale to się nie opłaca. Czyli mają zewnętrzny kapitał. Jesteś bystry. Zewnętrzny... O stary. Kapitał. Kto mógłby to sfinansować? Komuniści. Komuniści. Wszystko się... Pętla się zamyka. Stąd ta nazwa. Synu... Rozszyfrowałeś pętlę. Tak, tato. Może... Komuniści. No to ci czerwoni tacy. Kolor czerwony to jest drugi wątek, tak? Nie, komuniści... Czerwony! Ty widzę! I zaczyna biec w kierunku drogi. Ja go macha, złapać, macha żeby nie wpadł na pod samochód. I widzisz, że rzeczywiście przejeżdża czerwony samochód. Tato, stój, stój! To tylko kolor! Nie wszyscy widzisz, komuniści jeżdżą czerwonymi Fordami. Zatrzymuje się. Czyli mówisz, ona nie jest komunistką? Nie, tato, nie. Chyba poznajesz tą osobę, wiesz? Tak? Przynajmniej ci się wydaje. To jest miejscowa policjantka. Blondynka. Tak, blondynka. Czy ją kojarzę? Tak, no jest miejscową policjantką. Tego... Na zajęciach czasami w szkole wam się pojawiała. O tak, bezpieczeństwie mówiłem. O bezpieczeństwie, bo całkiem niedawno się to wprowadziła. No, zatrzymuje samochód? Mhm. Pani policjant, mój tata chyba się źle poczuł. Że wychodzi? On zaczyna pokazywać jej te plany. Patrzy pani! Patrzy pani! Tu! Tu! Widzisz, że on tak się patrzy? Rozkładają na przedniej masce, nie gaszą silnika. Rzeczywiście. Wszystko się zgadza. Mój syn! Widzisz, że cię bierze. Wysuwa. Znalazłeś jeszcze drugi wątek, czerwony! Że on tak się patrzy. Widzisz, że wyjmuje odznakę. Pokazuje tobie. Macha okiem. Oliver troszkę się uspokaja. Jestem Jennifer. Aston. Dziękuję po pani Aston. Pracuję w biurze szerfa. Czy mogę... Powiedz mi o tym kolorze czerwonym więcej. Widzisz, że wyciąga notatnik. I Oliver zaczyna jej opowiadać to, co pamięta ze szkoły. Że kolor czerwony oznacza agresję, albo miłość,
między dwojgiem ludzi i że czerwony to też kolor Związku Radzieckiego. Związek. Czerwony. Rozumiem. Odwiozę was do domu. Zajmę się sprawą. Dziękuję, pani Aston. Rzeczywiście. Odwozi was do domu. A więc już was szpigują. Doskonale. Twój tata, widzisz, wszystko wywraca. Mhm. Do góry nogami. Ale tu nie chodzi o rzeczy. Chodzi o wasze życie. Postanawia tego samego dnia, że porzućcie przyczepę. Tato, i gdzie pójdziemy mieszkać? Do domu. Jakiego domu? Z wielkimi ścianami. Ale nie mamy takiego domu. Kupimy. A skąd weźmiemy pieniądze? Rzeczywiście odsłania płachtę samochodu i rzeczywiście widzisz ułożonych w kubkach dolary. Dwudziestki. Oliver robi wielkie oczy. Tato, skąd ty wziąłeś te pieniądze? Chyba nie za sprzedaż tej kuli. Pytanie, nie skąd wziąłem pieniądze, a dlaczego do mnie trafiły? Akurat do mnie. Oliver zaczyna się rozglądać. Czy nadal jest ta wielka, dziurawa kula? Tak. Patrzy się w nią, jakby była jakimś telewizorem, czy czymś, co może emitować dziwne promienie wpływające na dorosłych.